Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i powiem Ci parę zdań o moim nowym nabytku, jakim jest irygator do płukania zębów o wdzięcznej nazwie Nice Feel, którego mam od firmy gearbest.com, gearbest.com, tam możesz ich sobie znaleźć i nie sposób tej prezentacji nie zacząć od porównania do czegoś, co przez lata było standardem w branży i ciągle jest, a mianowicie Waterpika i tenże staruszek służył mi dzielnie przez ponad 5 lat i w międzyczasie, mając wymienioną zaledwie jedną część, a mianowicie tą końcówkę do płukania zębów z tym wężykiem, i niestety ten wężyk się jakoś tam przetarł i zaczął mi robić fontannę podczas płukania moich ząbków. Na szczęście serwis to usunął. I już na pierwszy rzut oka zauważysz, że ten Nice Feel jest dużo większy, głównie za zasługą pojemnika na wodę. W Waterpiku jest zaledwie 600 ml, tyle może pomieścić. Tutaj jest 1 litr i ma to dla mnie jakiś sens, bo te 600 to było tak troszeczkę na granicy potrzebnej do wyczyszczenia moich zębów. Nie mogę powiedzieć, że było źle, natomiast po czyszczeniu troszeczkę osadu, szczególnie z przodu, zostawało. Natomiast trzeba też przyznać, że wprawdzie duży może więcej, wielkość ma znaczenie, ale przy okazji Nice Feel zabiera znacznie więcej miejsca na umywalkę i przykładowo, jak masz tutaj jakąś półkę nad umywalką, to łatwiej jest wepchać tego malucha niż tegoż to jego młodszego brata z innej firmy. Też muszę przyznać, że ja lubiłem nalewać wodę, powiedzmy tak prosto, tutaj lała się ta woda prosto z kranu. No, było to troszeczkę wbrew zasadom bezpieczeństwa. Natomiast lałem wodę prosto z kranu do tej komory, bez odłączania reszty aparatu i akurat nie mieściło się to w mojej umywalce, natomiast tutaj już muszę tą część wyjąć. Nawiasem mówiąc, ta pokrywa jest taka troszeczkę, widzę, bardziej miękka, natomiast to tutaj jest znacznie trwalsze. Natomiast zauważyłem jedną rzecz, że to otwiera się bezgłośnie, natomiast ta część na pokrywkę, to mam wrażenie, że tak jakby stare, nienaoliwione drzwi. Aczkolwiek może to jest z nieużywania i ze starości, prawda, ponieważ 5 lat robi swoje. Natomiast mówię, jest to kwestia gustu, ponieważ zdrowy rozsądek, zasady bezpieczeństwa i wszelakie instrukcje nakazują najpierw to wyjąć, a nie nalewać wodę, że tak powiem, prosto z kranu, trzymając urządzenie za tą część, a zdarzało mi się, że nawet nie odłączałem tego od prądu, co już było zupełnym zaprzeczeniem wszelakich zasad bezpieczeństwa. Także kwestia gustu. No, jak widzisz, te irygatory są poza wielkością dosyć podobne. Masz naprawdę sporo końcówek, bodajże 7, czyli tu są końcówki do Nice Feela, te końcówki do Waterpika są schowane w tym miejscu. Są praktycznie identyczne, poza tym, że ta pokrywka skrzypi, to trudno do czegoś tutaj się doczepić. Część końcówek to nawet nie za bardzo wiem, do czego służy. Natomiast zabawa jest nawet inna, że zauważyłem, że te końcówki są wymienne, czyli co robisz? Cyk, tutaj o, naciskasz, wyjmujesz, tu robisz identyczny numer i voilà, prawda, voilà, możesz używać je zastępczo. Jak oczywiście masz starego Waterpika i zostały Ci jeszcze końcówki, także sprawa taka dosyć teoretyczna, ponieważ ja w praktyce używałem jednej końcówki, dopóki się nie zapchała, a niektóre końcówki nawet nie mam pojęcia, do czego służą. Także do czego ta służy, to no, musiałbym doczytać w instrukcji, ale mi się za bardzo nie chce, ponieważ no, instrukcje są
dobre do wszystkiego, tylko nie do czytania. Natomiast rączkę do końcówek Waterpik ma z przodu i muszę Ci powiedzieć, że uchwyt do tej rączki często się wyłamuje. Prawda? Tutaj jest ten uchwyt z mojej lewej strony jest wyłamany i niestety w serwisie nie oferują wymiany na nowy. Natomiast zaoferowali mi taką gumkę, recepturkę, która no poza tym, że wygląda jak wygląda, to swoją funkcję na pewno spełnia i trudno się do tej gumki przyczepić, poza tym, że od czasu do czasu musisz ją wymienić, bo parcieje. Natomiast Knife Film ma tutaj to z przodu, znaczy w zasadzie z boku. Trudno mi powiedzieć po parodniowym użytkowaniu, czy ten uchwyt jest trwalszy, czy się nie wyłamie, a jak się wyłamie, to jaki będzie support jakiś serwis Knifefila w Polsce, prawda? Sprzęt dopiero wchodzi na rynek i na razie trudno, żeby się po dwóch dniach zepsuł. Jeżeli chodzi o układ pokręteł, jest tak w sumie funkcjonalnie podobny, chociaż troszeczkę się różnią wyglądem. W Waterpiku masz włączasz, wyłączasz, prawda? Oczywiście nie włączę w tej chwili, bo zaraz tutaj będzie fontanna i będę musiał sprzątać. Na samym dole masz możliwość zmiany natężenia wody. Ja używam dziesiątki. Natomiast sam sobie to musisz wypraktykować. Głównie chodzi o wrażliwość twoich dziąseł, czy nie odsłaniają ci się szyjki. Także kwestia praktyki. Natomiast ten ma to samo, czyli włączasz w prawo. Mówię w tej chwili w tą stronę. Jak chcesz włączyć, tutaj masz światło UV do sterylizacji tej komory, w której trzymasz końcóweczki. Także tą część uważam za omówioną. I kolejna rzecz, której w Waterpiku nie znajdziesz. Tutaj Waterpik stoi na takich gumowych, że tak powiem, nie powiem co to jest, ale na takich czterech gumach. Natomiast widzisz, mam nadzieję, że słyszysz dźwięk tych przyssawek. I zasada jest taka, że te przyssawki ograniczają ruchomość podczas, jeżeli już używasz urządzenia, to się raczej będzie tam telepało. Natomiast to nie powinno, a przynajmniej powinno mniej, ponieważ się trochę przyssało do powierzchni. Ale czy to się nie wyrobi, że tak powiem, po miesiącu, dwóch czy trzech i jeszcze tego nie wiem, po prostu za krótko użytkuję to urządzenie. I teraz zrobię Ci próbę obu urządzeń. Wodę będę wypluwał do miseczki, prawda? A z tej miseczki do tej michy. Przy okazji usłyszysz dźwięk, a w zasadzie hałas, jaki wytwarzają oba irygatory. Także do boju, zobaczymy jak te irygatory działają w praktyce mojego studio, prawda? Wystarczy wody trochę więcej, trochę za dużo niż do tej małej miseczki. Cyk. Oczywiście trochę się polałem, a czemuż by nie? No i zobaczymy jeszcze z Waterpikiem.
zęby mam zdecydowanie dzisiaj wyczyszczone. Natomiast jakieś wnioski końcowe, a mianowicie wydaje mi się, że Nice Feel jest troszeczkę mocniejszy w natężeniu wody. Troszeczkę ten strumień jest taki jakiś bardziej punktowy. No, z drugiej strony Waterpik ma już 5 lat, także całkiem możliwe, że nowe urządzenie to nowe urządzenie, prawda? Nice Feel jest tutaj zdecydowanie tańszy, chyba nawet połowa ceny, albo i mniej Waterpika. Jest to ciekawą właśnie alternatywą dla tej marki, która ma ustaloną renomę na rynku stomatologicznym, a przynajmniej na rynku irygatorów. Natomiast cokolwiek byś nie wybrał, proponuję ci jedno. Na moim własnym przykładzie wiem, że irygatory stomatologiczne zmieniły moje podejście do higieny jamy ustnej. Wiem, że te zęby mam wyczyszczone, że wszelakie jakieś tam wszelaka żywność, czy inne tam zalegające rzeczy w kieszonkach, gdzieś tam za tylne zęby, gdzie ciężko dotrzeć nitką, gdzie ciężko dotrzeć szczotką, są wyczyszczone. No i od paru lat w zasadzie byłem tylko ze dwa razy u dentysty, przeglądy i tam jakieś drobne ubytki w zasadzie z wypłukanych, starych plomb. Także jeżeli masz jakieś swoje zdanie na temat zarówno Waterpika, lub jesteś już szczęśliwym posiadaczem Nice Feela, zrób to poniżej w tego wideo. Nakręcę jeszcze film, jak ten Nice Feel wychodzi mi w praniu, jak to wygląda u mnie w mojej umywalce, w mojej łazience. No i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Także zapraszam Cię do komentarza tego wideo.